Cześć, witam was serdecznie w odcinku z sprytnego cheatera. Wow, jak długo tej serii nie było, czekajcie, żeby to tak sobie biegał. Zostawcie łapki w górę, zostawcie wszystko, bo to 20 kilka minut trwało, trochę to pociąłem, ale tutaj pana oczywiście, tego naszego kolegę pozdrawiam, który wystąpił w odcinku. Naprawdę bardzo ciekawy cheat, bardzo, bardzo ciekawy. Wow, po prostu nie spodziewałem się, że takie coś, wiecie, wstaję o 9 sobie, muszę skleić odcinek, nie? I o, uwaga, to jeszcze taka jeszcze uwaga, że dzisiaj nie będzie maratonu z Dzień Życia Admina, ale będzie tylko jeden odcinek. O, pojawi się około 17. Chyba, że wbijecie 300 poli, to pojawi się drugi. Ale ogólnie tak jakby maraton przekładamy też na jutro, bo jutro będzie po prostu ten maraton robić. Po prostu zrobiłem wczoraj dwa odcinki, zrobiłem takie dłuższe. Wiecie co? Źle mi się dźwięk nagrał i w sumie wszystko poszło po prostu. No nie ma, no o tak, o. Nie ma odcinka dzisiaj, tak więc zostawcie łapki w górę. I zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, tak więc trzymajcie się, cześć, a ja już was zapraszam na odcinek. No siema. No cześć, rozumiem, że się nie przyznajesz do używania cheatów, do niczego takiego. Nie, tylko Pekę ty teraz nagrywasz? No ogólnie tak, a co? Wow, ale super, pierwszy raz jestem u kogoś sławnego na odcinku. Pozdrawiam całą rodzinę i YouTube'a i kolegów, których nie mam. Dobra. Już ci udostępniam ekran. A, ale rozumiem, że nic nie masz kompletnie, jesteś czysty. Tak. Jak łza. Tak. Owszem, już ci udostępniam, poczekaj sekundkę. Plusik, udostępnij ekrany, udostępnij ekran. Jak coś, to ja gram w okienku, nie? Mhm, dobra. Kliknij sobie tam. Opcje tutaj sobie kliknij. Okej, okay, masz. Wejdź sobie w Snopper Settings. Mhm. Na dół? Zjedź sobie na dół, no. Okej. Okay. Podejdź do góry troszeczkę. Dobra, poczekaj, bo mi trochę scroll tutaj laguje. O, dobra, masz. Okej. Okay. Kliknij sobie gotowy. Spoko. Wejdź sobie w paczki zasobów. Proszę cię bardzo, to jest mój autorski. Kliknij sobie otwórz folder z paczkami zasobów. Czekaj, wyłączę sobie tylko Firefoxa tutaj. Dobra. No. Co teraz? Wejdź sobie w .minecraft. Mhm. Wejdź sobie w version. Mhm. Ten, otwórz tego Forge'a, tego co tam masz. No proszę bardzo. Kliknij na to sobie raz na to, kliknij prawym. Mhm. Znaczy raz lewym, raz prawym i otwórz za pomocą Winrara, tam masz coś takiego. Proszę bardzo. Assets. Mhm. Minecraft. Mhm. Okej. Okay. Weź to sobie zamknij. Już, chwilka. No, okej. Okay. Co teraz? Kliknij sobie gotowe w Minecrafcie w ogóle. Tam masz... wiesz co, to ja wezmę Escape, żeby mi nie zlogowało. Albo Escape, no dokładnie, żeby się nie zlogowało. Co to jest te 0 CPS, bo nie wiem. Wiesz co, to jest mod, który pokazuje ile razy na sekundę klikasz w myszkę. A. Patrz, teraz klikam w myszkę. I tam się zwiększa, nie? Okej, okay, dobra. Kliknij sobie F3 w ogóle. Mhm. Okej, okay, na razie sobie schowaj Minecrafta, odpal sobie Minecrafta od nowa, nie wiem jak ty tam sobie to odpalasz. Okej, okay. No ja mam akurat premkę, także... Mogę już to zamknąć, czy nie? No aktualnie to sobie schowaj. Okej, okay, spoko. Coś tutaj zrobić? Pokaż jakie masz wersję. Dobra, czyli tam jeszcze raz... Nie. Chodzi mi tutaj, masz sobie rozszerzyć w premce tam. Okej, okej. To się robi teraz o tu. O. I tu proszę bardzo, nie ma żadnej innej wersji, jeszcze ci mogę nawet wziąć do góry. O, proszę bardzo. Mhm, ta ostatnia, tak? Mhm, tak, to jest ta ostatnia. Innej nie mam. Znaczy mam 1.7.10 zwykłe, ale wiesz. Nie no, to kliknij sobie tam, zapisz czy jakkolwiek. No. Kliknij sobie, nie, uruchom to. Mhm. Czekaj, gra już jest uruchomiona. Aha, to musiałbym wyjść teraz z Minecrafta i... Aha, bo tu jest rozpocznij mimo to, okej. Okay. Mhm, tak, rozpocznij, spokojnie. Dobra, dobra. Powinno ci się załadować to wszystko. No dobra, spoko. Ja nie mam Huzuni, więc się nic nie boję, żadnego innego cheata też nie mam. Wiesz co, ja mam wolny komputer, na razie mi się w ogóle nie włącza. Okej. Okay. Dobra, na chwilę wróć do tamtego Minecrafta. No, co teraz? Nie wiem,
weź powrót do gry. Kliknij sobie, nie, napisz sobie kropkę na czacie na chwilkę. Aha, dobra, proszę bardzo. Tam, gdzie masz. A co to jest? A nie wiem. A weź sobie kliknij kropka bind na przykład. Wpisz sobie kropka bind. Nie? Ola, co ja zrobiłem? Nie, zostaw to, aktualnie zostaw. Dobra, dobra. Zamknij to sobie. Nie chce mi się w ogóle włączyć. A mogę już zamknąć to, czy nie? Na razie to sobie zostaw, bo nie będziemy później do kropka Minecraft jeszcze wracać, ale to na chwilkę. Okej. Na razie wejdź sobie w ten. Albo wiesz co, wejdź, na razie wejdź w kropkę Minecraft. No, spoko. I tam masz, wejdź sobie w logs. Logs, proszę bardzo. Wejdź sobie na dół, zjedź. Mhm. Będziesz mieć taki light test, to masz. No i jest. Odpal to sobie. Proszę bardzo. Wejdź to sobie na pełen ekran. No. Weź Ctrl F. No, co teraz? Naciśnij sobie kropkę i znajdź. Dalej szukaj. Dalej, no. Aha, jeszcze. Że. Aha, dobra. W dół. Okay. Znajdź następny, kliknij. Okej, okay, znajdź następny. Następny. Mhm, następny. Cały czas następny klikać? Mhm, dobra. Tak. Poczekaj chwilkę. Wiem, że tu będą takie rzeczy, ale dalej. No, dobra. Czekaj chwilkę. Czemu? Wiesz co, muszę jeszcze raz chyba włączyć tego menedżera, zamknąć launchera i jeszcze raz go włączyć, to poczekaj chwilę. Napyk. Ty pewnie teraz co myślisz, co ja mam. No tak się zastanawiam. Weź to sobie odpal. Jak już mnie sprawdzisz i nic nie wykryjesz, to ci coś powiem, ale dobra, to już później. No. O, dobra, teraz mi się odpaliło. No, spoko. No. Wiesz co, tylko powiem ci tak, ja się nie przyznaję, bo ja chcę zobaczyć, czy ty mnie wykryjesz, bo ja mam cheaty, ale jestem ciekawy, czy ty mnie wykryjesz, że ja je mam, bo szczerze wątpię. Może się mylę, ale wiesz. No kurde, co jest z tym Minecraftem? Czemu on mi się nie chce odpalić? Mogę sobie to zamknąć? Weź sobie odpal menadżera zadań. A mogę to już zamknąć te logo? Wiesz co, zjedź sobie jeszcze na dół w tym logu. Zjedź, tak po prostu zjedź tak jak ten, zjedź. No, proszę bardzo. Czekaj, zobacz, czy mi się ten Minecraft odpalił, dobra. Dobra, sobie zamknij to, możesz sobie zamknąć. Dobra. Odpal sobie menedżera zadań. Co to jest Aura EX? Wiesz co? Tego ci powiem, że nie wiem i teraz tak mówię z ręką na sercu, bo ostatnio instalowałem sobie ze strony Demo My PC wygląd z Windowsa 10 i to mi się automatycznie... Weź to sobie kliknij na to prawym. Dobrze, proszę bardzo, ja naprawdę nie wiem. Otwórz lokalizację pliku, kliknij. Okej, czekaj, gdzie to jest? A, tu, okej, proszę. Okej, to jest jakieś dziwne, ale dobra. Właśnie też nie wiem, co to jest. I teraz to tak mówię poważnie, bo to mi się zainstalowało od razu z tą... UX pack, weź sobie w ten UX pack. Dobra. O, widzisz? Sorry, czekaj chwilę. Dobra. Okej, okay, już jestem. Dobra, pokaż tego Minecraft, co tam się odpalił. Właśnie mi się chyba nie odpalił. Trochę kicha. To dlaczego ja mam tak słabego tego kompa? Muszę sobie uzbierać na jakieś nowe, bo to co się dzieje tutaj to jest masakra jakaś. Wiesz co, mam inny pomysł. Spróbuję przypisać do tego mniej ramu trochę i zobaczymy co się wtedy stanie. No. Tylko najpierw muszę wyłączyć wszystkie launchery Minecrafta, bo trochę mnie to denerwuje. No po co ja to zamknąłem? No dobra, już. Trudno. Okej, to jest to. Tu jest... Poczekaj chwilkę w ogóle. Czekaj. No. Okej, dobra. Weź sobie to zapisz, czy cokolwiek zrób z tym. Czekaj chwilę. Mhm. O, dobra. Kliknij sobie graj. Co to tam? Aha, dobra. A to UX pack mogę już zamknąć?
jest jakiś, nie wiem, deskops, tam jeszcze cokolwiek, weź jakikolwiek folder, albo wiesz, to zamknij po prostu. Aha, dobra, spoko, poczekaj. O, teraz mi się włączy, spoko. Ale dobra, zobaczymy na przykład na RGHC, na którym i tak nie gram. F3 sobie, nie wiem, naciśnij czy coś. Napisz sobie kropkę. Nie to. Tak jak ci mówię, kropka. Okej. Kliknij kropka help, wpisz. Kropka aura, wpisz. Powiedz mi, do czego to służy tylko. Powiem ci, że nie wiem. Czekaj, a weź teraz czat. O, czekaj. No. Weź sobie przenieść na spawncie. Co? Jeszcze raz, bo nie słyszałem. Wpisz spawn. Ale co, że komendę spawn? Tak, dokładnie. Nie wiem, po co ty to robisz, ale dobra. No, co? Okej. Okay. Weź sobie wpisz tu kropka aura, coś takiego. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Dlaczego ty masz te kropki, powiedz mi, drogi kolego? Bo ja muszę wiedzieć, no, takich normalnych rzeczy nie ma. Wiesz co? Ja ci powiem tak, że te kropki w sumie nie wiem, do czego służą. Ja mam tutaj ten. Mam tutaj różne takie mody, może te mody coś tu wgrały, bo to są mody na powiększenie FPS-ów i na zmniejszenie pingu, nie? Okej, okay, masz Optifine'a, ale mnie interesują te kropki, no ja nie wiem jak ci z tymi kropkami, musisz wziąć kropkę, no. Ale ja naprawdę nie wiem, o co z tym chodzi, no pewnie te mody coś tam dodały. Ja mówiłem ci, że ja gram na cheatach, tylko nie wiem jak ty mi je wykryjesz, bo to jest praktycznie niewykrywalne, ale to... Wejdź sobie w ogóle w ale tego. Ale to akurat nie jest to. Wejdź sobie version jeszcze raz tam. Okej, okay, czekaj, bo ja tutaj mam mody odpalone. O, proszę bardzo, versions. No. Spróbuj usunąć 1.7.10 Forge. O tak, zróbmy. Okej. Okay. W sumie to było niemożliwe, żeby to usunąć, skoro mam teraz otwarte, nie? No, nie wiesz, wolę sprawdzić. A weź te sobie kliknij 1.7.10. Zwykle? S. Aha, 1.7.10 S. Okej. Okay. To jest wersja z cheatami, które nie działają, bo nie może mi się odpalić, bo pisze mi, że... co tam mi pisało? Aha, że nie można pobrać pliku 1.7.10S i JSON. Nie wiem dlaczego. Mogę ci to nawet pokazać, jeżeli będziesz chciał. Weź sobie wejdź w mod option, coś takiego masz tam. Mhm. Tutaj zawsze się to samo pokazuje. Klikam w to wszystko i nic się nie dzieje. Okej, okay, kliknij sobie gotowe. Mogę ci od razu powiedzieć, że Huzuni na pewno nie mam, bo gdybym miał to... No Huzuni nie masz. Bo mi pokazywało, że nie pokazywałoby mi udostępnić przez LAN, tylko tutaj by było takie puste to. A poza tym Huzuni to gówno, zapamiętaj to. No pamiętam, dobra, wejdź sobie jeszcze w powrót do gry. Proszę bardzo. Wejdź sobie w moc, coś takiego tam masz. Ale w dobrym czasie zacząłem cheatować. Jest, jestem na odcinku. Specjalnie po to cheatowałem, żeby być u ciebie, hehe. Co to jest BSKRS? BSPKRS to ci dodaje na przykład, ja teraz aktualnie mam nie wgrane to, ale BSPKRS to jest taki jakby core, bo ci pokazuje tutaj, jakbyś miał wgrane mody, na przykład ile ci zostało procent armora, albo tutaj by ci pokazywało, ile masz procent efektów. Znaczy nie tutaj, tylko o tu, o, po tej stronie, no wiesz, tam po lewej. A ten Leiby mod, co tam masz? Leiby mod to jest mod, który poprawia grafikę zdecydowanie, a poza tym to jest na 1.8.8. I teraz tak, on mi dodaje 3000 FPS-ów, bo widziałem ostatnio u Crusade'a, jak sobie wziąć i tak. Sorry za chamską reklamę, lol. Wejdź sobie w start. No. Wpisuję cheat engine. Usuń sobie, zostaw sam sobie cheat po prostu. Kliknij sobie... A co to te 1.7.10 BSK... BSPKRS? To jest to, co ci pokazuje. Mówiłem ci. Sobie otwórz. Ale w jaki sposób? Nie wiem, aha, że... na to cokolwiek. To poczekaj, poczekaj. Otwórz lokalizację. Ja, to ja to zrobię trochę może inaczej. No, o. O. Open BFWinRAR, to już sobie zamknę. Wiesz co? Cofnij się do mój autorski cheat.
Tak się zastanawiałem, czy się skapnie. Kliknij to sobie. Kliknij to sobie. To jest mój autorski cheat. Spędziłem nad nim... Kliknij sobie gwwrek, coś takiego. Tam, no kliknij to sobie. Girek, proszę bardzo. Kliknij sobie moc. Okej, cofnij się stąd. A co to jest? Działek, co kliknij jeszcze. Lip. Mówiłem ci, to jest mój autorski cheat. I teraz tak bez żadnego blefu, to WSP KRS to rzeczywiście ci tak pokazuje, ale tutaj akurat jest skrakowana wersja. No właśnie. Którą sam zrobiłem i ona tutaj dodaje, prawda, takie fajne gumy. Panie, więc widzisz, ja już w sumie wykryłem. No. Znaczy w sumie to nie wykryłeś, bo ja ci jeszcze nie powiedziałem, wiesz, gdzie, jak to wszystko odpalić. Znaczy wiesz, ale ja widzę mniej więcej, czego używasz w tym momencie. Czego? No, do tego czegoś. Tam masz jakieś tam pokazywanie armora, tam pokazywanie czegoś innego. Nie wiem, jak to ci odpalić, bo ci kropka w sumie... Weź sobie, nie wiem, kropka GUI, o, tak sobie wpisz. Takie magiczne... Kropka GUI. Unknown comment. Nie wiem, jak ty tę kropkę zrobiłeś. Wiesz co, metod, masz tam metod, coś takiego. Albo wiesz co, nie, wiesz co, cofnij się do instrukcji. To sobie zamknij. Ale co instrukcji? Zamknij to sobie, aha, cofnij dobra, się do instrukcji. O to ci chodzi. Dobra. Tak, dokładnie. Dobrze, odpal sobie ten znaczek. Proszę odpalić ten znaczek. Jesteś pierwszym adminem, który mnie dobrze sprawdził. I to jest mój autorski cheat, także gratuluję ci, bo sprawdzało mnie już 10 adminów. Będziesz na... Ojejku, zmarnowałeś mi ten dzień życia admina. Będę miałem na 10 stawić. Będę na sprytnym cheaterze? Będziesz, ale muszę to pociąć, bo to trwa 20 minut. Serio? No. O lol. Życie admina.